Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzisiaj druga kawa będzie wystrzałowa. Dżahecz, dobrze filmuj, bo źle to się może skończyć dla ciebie. Maciej Nowak, razem ze mną Jan Plewka, prezes klubu strzeleckiego Gunshot Opole. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Będziemy sobie rozmawiać o broni. Czy Polacy lubią strzelać? Lubią, bardzo lubią. Dość dynamicznie się rozwija to u nas w Polsce. Z czego się bierze ta popularność? Z tego, że nie wiem, gonimy Stany Zjednoczone? Nie, myślę, że ludzie po prostu chcą się rozerwać w inny sposób niż jest to dostępne na ogół, czyli jakieś tam, nie wiem, tenis, kręgle, piłka nożna. Czyli są adrenaliny, huku, dymu i zniszczonych celów. Jedni sobie lubią posiedzieć nad wodą i pomoczyć kija i w ciszy i spokoju odpoczywać, a inni wolą trochę bardziej wolą podnoszące adrenaliny. Tak, ze strzelby do celu. I tymi wszystkimi cudami tutaj, które mamy, można w Opolu postrzelać? Można. Co jest najciekawsze? To, co leży na dole? Tak, tu na dole akurat widać wersję słynnego kałacha z kolbą drewnianą AKMS-a, strzelba gładka lufowa, rewolwer, Beretta, Glock. Niezły zestaw. Taki malutki, z tego, co jest dostępne. Kto jest najbardziej zainteresowany tym? Można to określić jako sport, hobby? Tak, jest to sport. Jest na olimpiadzie strzelanie do rzutek i nie tylko. Różni ludzie. Ci, którzy pracują z bronią, ci, którzy chcą mieć broń i ci, co po prostu oglądają filmy i chcą sobie strzelić z tego, co widzą na ekranie filmu. Czy to jest tak, że nie wiem, pozornie to się może kojarzyć z jakimiś środowiskami kryminalnymi, ale to chyba tak nie jest. Nie? Nie, nie ma nic, posiadanie broni nie ma nic wspólnego z kwestiami kryminalnymi. Jest to sport tak jak każdy inny, piłka nożna czy cokolwiek innego. Czy są policjanci, którzy po służbie, gdzie na co dzień mają do czynienia z bronią, przychodzą jeszcze hobbystycznie, tak powiem, doszkolić się? No bo wiadomo, oni tam strzelanie mają dwa razy w roku pewnie, tak? Trzy. Treningowe, trzy. O, to się poprawiło. No nie, przychodzą. Przychodzą duże spektrum ludzi. Od osób, które pracują w sklepie, po policjantów, ochroniarzy, ludzi z różnych dziedzin jakby życia. To jest kosztowne hobby? Trzeba mieć swoją broń? Dość kosztowne, niestety. Ale trzeba mieć swoją klamkę? Nie, można przyjść, można wynająć sobie broń z amunicją, z instruktorem, ze strzelnicą, ale nadal jest to jednak kosztowne. I nauczyć się tego od podstaw? Nauczyć się od podstaw. Bo to nie jest tak jak na filmach, bang, bang, bang. I nie. Jest to zupełnie coś innego. Trzeba naprawdę wyciszyć się, słuchać instruktora, wykonywać polecenia. Czyli ludzie traktują to jako formę relaksu od reagowania po ciężkim. Tak. No, na przykład niedługo będziemy robić imprezę panieńską. Dziewczyny. Wieczór panieński? Tak. Na strzelnicy? Tak. 10 tak, kobiet chyba nie grali. Bo wieczory kawalerskie to zazwyczaj jakieś... Są, były już. Też były? Były. Ale to były imprezy integracyjne, wieczory kawalerskie, teraz będzie panieński. A to jest połączone z tym, że nie wiem, będzie striptease instruktora do tego? Czy nie. Strzelanie? Nie, samo strzelanie. Czyli takie atrakcje w grę nie wchodzą na strzelnicy. Dobra, ty na co dzień odpoczywasz przy tym, czy też, żeby odpocząć od pracy i idziesz wędkować? No, u nas to już ciężko z odpoczynkiem, bo instruktor jest cały czas, musi pilnować tego, co się dzieje, musi być profesjonalny, więc nie może sobie gdzieś tam odchodzić z myślami. Wiąże się to z odpowiedzialnością i z niebezpieczeństwem, które jest przy takiej zabawie, więc raczej trzeba być skupionym i myśleć o tym, co się dzieje, bo chwila nieuwagi może się źle skończyć. No właśnie, a to jest bezpieczna zabawa? Jeżeli są odpowiedni ludzie, to tak. No bo w Opolu to mam nadzieję, że nie było jeszcze żadnych wypadków na strzelnicy? Nie było jakichś takich skrajnych. Chociaż zdarzają się w całej Polsce i wszędzie, no bo tam, gdzie latają kule, tam też ktoś może dostać. Nie zawsze Pan Bóg te kule nosi. No właśnie. Kobiety też przychodzą? Też. Oprócz tych wieczorów panieńskich? Też. Jest duże zainteresowanie pań. Chyba chcą rozładować negatywną domową energię na strzelnicy niż w domu, tak. Nie ma pomysłów, żeby zabrać tą klamkę do domu i zrobić. Nie, no nie, ma takiej, nie ma takiej opcji, chociaż są panie, które posiadają broń i wiem, że w domu jest porządek.
A jakie to kobiety są? To są ze sfer, nie wiem, biznesowych, naukowych? Różne. Spektrum naprawdę ludzi, którzy strzelają i bawią się tym, jest bardzo duże. Od nauczycieli, po pracowników sklepów, po polityków, po lekarzy. No, bardzo duży jest wachlarz tego. Od jednej do drugiej strony. A ludzie mają potrzebę posiadania broni? Może nie posiadania, może nie posiadania, ale bawienia się nią. Strzelania, tego rodzaju potrzeby mają. Bo z posiadaniem nie jest tak łatwo w Polsce, żeby posiadać broń, więc... Dużo papierów trzeba wypełnić i testów zdać, żeby dostać pozwolenie? Jeżeli chodzi o sportową, to jest łatwiej, gorzej, jeżeli chodzi o ochronę osobistą, bo jednak tam są obostrzenia z komendy dość duże i bardzo mało jest pozwoleń, jeżeli chodzi o ochronę osobistą. Czyli ile osób może legalnie posiadać na opuszczyźnie broń? Poza oczywiście mundurowymi. No to jest nie wiem, może 500, 600 osób na całe województwo. Jeżeli chodzi o to tylko w kwestii do ochrony osobistej, nawet chyba mniej, bo tak to samych myśliwych jest chyba z 5000, więc tak, myśliwi ale mają. Ale jeżeli chodzi o ochronę osobistą, to nawet chyba przesadziłem, może mniej. Mhm. Ale jeśli chodzi o tą właśnie ochronę osobistą, to są ludzie, którzy, że tak powiem, mają pieniądze i boją się, że mogą je stracić. Zajmują ważne stanowiska. Różni. Są tacy, którzy mają taką pracę, że przynoszą pieniądze swoje gdzieś po firmach. Są tacy, którzy pracują na jakichś ważnych stanowiskach i gdzieś tam się spotkali z jakimiś przejawami agresji i wtedy mają, ale jest to też różnie. I oni muszą, oprócz tego, że dostaną kiedyś to pozwolenie na posiadanie tej broni, co jakiś czas się szkolić, tak jak policja, te treningi mieć? Właśnie chodzi o to, że nie, niestety. Dostają pozwolenia i tak naprawdę o nich się zapomina. Nikt nie zmusza ich, nie ma jakiejś podstawy prawnej do tego, żeby ich wysłać na szkolenie. Mogą robić szkolenia lub nie robić. Poziom ich jest różny. Później przychodzą tacy delikwenci na strzelnicę i okazuje się, że niestety, ale ich poziom jest straszny. A posiadają broń. A dostając to pozwolenie, oni muszą wykazać się pewnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o strzelanie? Czy tak, ze strzelania z teorii i ze strzelania z obsługi broni. Czyli muszą udowodnić, że raz, że znają prawo, dwa, że potrafią się tą bronią obsługiwać w zakresie podstawowym. Bo nikt tam nie liczy na to, że oni będą się z tą bronią nie zachowywać tak jak... 10 strzałów w dziesiątkę z 50 metrów. Nie, z 15 metrów na 6 strzałów 25 punktów. To nie jest dużo. No nie jest. To ja tyle trafiam. No. A mam z bronią do czynienia raz w roku. No i właśnie dlatego da się to zrobić. No to faktycznie te rygory, jeśli chodzi o praktyczną umiejętność, przy wszystkich egzaminach większą uwagę zwraca się na teorię niż na praktykę. Także prawo jazdy niestety. I okazuje się, że niestety, chociaż tu powinno być odwrotnie. Dużo jest broni nielegalnej na rynku? Tego powiem nikt nie szczerze, jest w stanie policzyć. Nikt nie jest w stanie tego policzyć. Statystyki gdzieś policyjne są. Głównie wydaje mi się, że to są raczej tacy hobbyści, poszukiwacze, którzy wykopują tą broń gdzieś. Później ją czyszczą, robią i ciężko powiedzieć, bo my nie mamy raczej styczności z kwestią nielegalnej broni. No bo jak popatrzymy na policyjne komunikaty, to bardzo rzadko się w nich pojawia nielegalna broń, a jeśli jest, to już jest to właśnie kwestia jakiejś tam broni pochodzącej z II wojny światowej. Tak, albo gdzieś są przywożone, chociaż ciężko powiedzieć, bo te statystyki ma gdzieś policja i to jest. A cieszyć się należy z tego, że jeszcze rzadziej jest używana ta broń na ulicy. Tak, przynajmniej u nas tak. Jeśli ktoś chciałby sobie postrzelać, to oprócz tego, że musi być trzeźwy, to gdzie się musi zgłosić? Na strzelnicę do nas bezpośrednio. Może napisać maila, zadzwonić, przychodzi, dostaje broń, instruktora, amunicję i zaczyna zabawę z bronią. I zamiast wędkować, może się relaksować. Tak właśnie. W Grudzicach. Na przykład. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Jan Pewka, prezes klubu strzeleckiego Gunshot z Opola, był moim gościem. Dżahedzie, nagrało się? To masz szczęście.